organizatorzy, bardzo czekaliśmy na Podlaską Oktawę Kultur. I pomimo tego, że w zeszłym roku jej nie było, to cieszymy się, że w tym roku udało nam się zorganizować. Troszeczkę w innej formie, ale w tym samym miejscu. Czyli spotkamy się po raz kolejny na placu przy Rynku Kościuszki, gdzie będzie ustawiona scena, gdzie będzie też strefa widowni, gdzie są ogródki, które będą działały i z których też będzie można jak najbardziej oglądać wszystkie koncerty festiwalowe. W tym roku jest troszkę inaczej, bo jest to wersja pandemiczna, którą przygotowaliśmy dla mieszkańców Białegostoku, dlatego, że zrezygnowaliśmy w tym roku z organizacji koncertów poza Białymstokiem ze względu na pandemię, ale myślę, że te koncerty, które się odbywają w Białymstoku, one w ogóle nie straciły na tym, że jest pandemia, po prostu inaczej troszkę podeszliśmy do doboru zespołów i postawiliśmy na zespoły z Polski. Na tych koncertach również nas obowiązują różne obostrzenia. Będziemy mieli strefę widowni, na którą będziemy mogli wpuścić 250 osób bez wyróżniania, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Będziemy mieli po prostu przestrzeń 250 krzeseł, na których będzie można usiąść i pooglądać koncerty. Również jeśli będzie komuś za gorąco albo nie będzie w stanie przyjść na plac, nic straconego, ponieważ planujemy transmisję online. Linki do transmisji na pewno będą się ukazywać na Facebooku naszej instytucji i na stronie internetowej, więc nie będąc na placu, będzie można na tym placu być wirtualnie. Pierwszego dnia na Potańcówce, czyli 22 lipca w czwartek na Potańcówce na Street Food Młynowa wystąpi młody, starzem, ale bardzo interesujący zespół złożony z doświadczonych muzyków, Zawierucha. Powstali w czasie pandemii, a już tak naprawdę i nagrali płytę i mają pierwsze swoje sukcesy, bo wygrali konkurs Nowa Tradycja organizowany przez drugi program Polskiego Radia. Pierwszego dnia koncertowego na Rynku Kościuszki wystąpi Adam Struk. Drugiego dnia mamy Touhaje, które uważam, że mogą być bardzo interesujące i w Białymstoku chyba jeszcze nie występowały. Jako kolejna wystąpi Warszawska Orkiestra Sentymentalna, która już kiedyś gościła u nas, ale nie na Oktawie, przy okazji innych imprez. Duży 10-osobowy skład grający muzykę lat 20-30 warszawską, więc walce, fokstroty, tanga, do posłuchania i do tańca. I na zakończenie tego wieczoru Wołosi jako gwiazda wieczoru. I ostatni dzień to też taki dzień pełen takich ciekawych wydarzeń, bo rozpoczynamy naszym zespołem z naszej instytucji, z Podlaskiego Instytutu Kultury i wystąpił zespół Kurpie Zielone, zespół pieśni i tańca. Kurpie Zielone przygotowały tak naprawdę koncert złożony z premier, bo zespół z przerwami pracował w czasie pandemii i wyprodukował kilka nowych rzeczy. Wszystkie te nowe rzeczy zostaną pokazane na festiwalu Podlaska Oktawa Kultur. Oprócz tego wystąpi jeszcze Teresa Mirga i Kałę Bała, to są reprezentanci kultury romskiej. Bubliczki, bardzo energetyczny bałkański skład, śpiewają po polsku i po kaszubsku. I na zakończenie festiwalu kapela ze wsi Warszawa, zespół znany nie tylko w kraju, bardzo często koncertują za granicą, wydali kilkanaście płyt, są laureatami Fryderyków i różnych innych wspaniałych nagród muzycznych w kraju. Na wszystkie koncerty oczywiście jak zawsze obowiązuje wstęp wolny. Czwartek 22 to Potańcówka na Młynowej, Street Food Młynowa. I od piątku do niedzieli zapraszamy na Rynek Kościuszki. W piątek i w sobotę od 18, w niedzielę od 17 rozpoczynamy wszystkie koncerty do późnych godzin wieczornych, 22, nawet po 22 planujemy zakończenie koncertów.